Żył w latach od 1755 roku do 20 stycznia 1826. Brawo, bardzo. A dzisiaj jest rocznica? Tak. 8 listopada? Brawo. Stanisław Staszic urodził się w roku 1755. Ale kim był? No, geologiem, filozofem, tłumaczem. Działaczem oświecenia. No, żył w epoce oświecenia. Od ilu lat jest naszym patronem? Jest od 28 lat naszym patronem. Brawo, brawo. Mam na imię Natalia, a to Aneta. Chodzimy do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego, a patronem naszej szkoły jest Stanisław Staszic. Obejrzeliście przed chwilą kilka wypowiedzi naszych kolegów z przeprowadzonego niedawno sondażu dotyczącego wiedzy o naszym patronie. Stanisław Staszic jest patronem wielu szkół w Polsce. Ciekawe, co sprawia, że postać Stanisława Staszica jest tak popularna? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. A żeby to zrobić, zapraszamy Was w podróż śladami Stanisława Staszica. Stanisław Staszic przyszedł na świat w listopadzie 1755 roku. Urodził się w Pile, w znanej i szanowanej rodzinie. Jego dziad Andrzej przez 30 lat pełnił funkcję burmistrza tego miasta. Tę zaszczytną funkcję pełnił również jego ojciec, Wawrzyniec, człowiek wykształcony, znający prawo. Matka była kobietą bardzo religijną. Miał też trójkę starszego rodzeństwa. Przypuszcza się, że jako dziecko uczęszczał do szkoły parafialnej w Pile. W 1770 roku rozpoczął naukę w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu lub w tamtejszym kolegium jezuickim. Właśnie wtedy, w wieku 15 lat, przetłumaczył poemat Racina o religii z języka francuskiego. W poznańskiej szkole wyróżniał się sumiennością i pracowitością. Lata 1776-1778 Staszic poświęcił studiom teologicznym. Raporty szkolne odnotowują go jako jednego z najlepszych uczniów. Poza tym Staszic dyrektorował, to znaczy pomagał słabszym uczniom. Tuż po zakończeniu studiów został kanclerzem kolegiaty szamotulskiej. Po zdobyciu wykształcenia teologicznego w Poznaniu, gdzie został wyświęcony na księdza, zachęcony przez ojca, by kształcić się dalej, jako 24-letni młodzieniec wyjechał za granicę. Po krótkim pobycie w Lipsku i Getyndze wyjechał do Paryża. Pociągały go fizyka, nauki przyrodnicze, filozofia, historia i nauki ekonomiczne. Popatrzmy, jak mogła wyglądać rozmowa Stanisława z ojcem przed wyjazdem do Paryża. Synu, nie zabierałem głosu, gdy chciałeś zostać księdzem. Ojcze, pamiętasz, kiedy w dzieciństwie zdrowie moje było słabe? Matka uczyniła śluby Bogu, iż przeznaczy mnie do stanu duchownego. Miłość do tej najlepszej z matek skłoniła mnie, by spełnić jej życzenie. Rozumiem, ale wiem też, że kto urodził się mieszczaninem, nie wszędzie sięgnąć może, gdzie zamierza. Jedynie stan duchowny zapewnia osiągnięcia wyższych niż gdzie indziej szczebli kariery. Ty i twój brat Andrzej wybraliście stan duchowny, ale widzę, że tylko Andrzej jest zadowolony ze swego położenia i nie pragnie zmiany. Do czego dążysz, ojcze? Nie myśl, że jako burmistrz z Piły nie zajmuje się już niczym. Wiem, ojcze, że zagłębia się jeszcze w ziemskie prawo. Docierają gazety z Warszawy do Poznania. Otóż we Francji dzieje się wiele ciekawych rzeczy w polityce, nauce i literaturze. Szerzą się te nowości w Europie. I jaki stąd wniosek? Jaki z tego wniosek? Jedź Stanisławie w świat. Ja też o tym myślałem, ale niestety brak mi odpowiedniej gotówki. Moje dochody nie wystarczą na taki wyjazd. Dobrze, że w sprawie wyjazdu jesteśmy zgodni. Przekażę ci część majątku przypadającą na ciebie, abyś mógł w ten sposób sfinansować swój wyjazd. Pieniądze nie będą stracone, bo jak mówią, podróże kształcą, a wykształcenie kosztuje. Ojcze, jestem ci ogromnie wdzięczny. Pieniądze, które otrzymam od ciebie i moje dochody z tytułu posiadania godności kanclerza kolegiaty szamotulskiej powierzę Szeligowi Isaacowi celem uzyskania odpowiedniego procentu. A w połowie roku mógłbyś udać się do Francji. Tak zrobię, ojcze.
we Francji zapoznam znakomitego przyrodnika i filozofa Georgesa Buffona. Wracał do kraju przez południową Francję, Italię i Austrię. W 1781 roku, wiedząc, że zawód nauczyciela może być jedyną ścieżką do kariery mieszczańskiego dziecka oraz z szacunku dla Andrzeja Zamoyskiego, przyjął posadę nauczyciela jego dzieci. Po 3 latach odbył z Zamoyskimi podróż do Włoch. W latach 1788-1790 dużo podróżował po Polsce. Odwiedził Kraków, Wieliczkę, Brno i Wiedeń. W roku 1791 zatrzymał się we Włoszech. Rok później zmarł Andrzej Zamoyski. Stanisław Staszic po jego śmierci, podczas ponownego pobytu w Wiedniu, pomagał wdowie po Andrzeju, Konstancji Zamoyskiej, w sprawach związanych z majątkiem. Kolejne 6 lat Staszic poświęcił badaniom geologicznym. W tym celu podróżował po polskich górach. Badał też złoża soli, rud miedzi, ołowiu i cynku w okolicach Kielc, Buska i Solca. W 1804 roku ponownie przebywał w Paryżu dla kontynuowania studiów przyrodniczych. Uzupełniał wiedzę z zakresu geologii i po raz kolejny zwiedził Alpy i Apeniny. Jako człowiek już nie młody, ale pełen energii i chęci zdobywania wiedzy, w wieku 50 lat wyruszył w podróż naukową w Tatry i Beskidy Zachodnie. Zdobył wtedy szczyty Krywania i Łomnicy. Kolejne lata życia pierwszego polskiego turysty i badacza gór były związane z Warszawą i pełnionymi przez niego funkcjami urzędniczymi. Właśnie tam doczekał swoich ostatnich dni. Działalność organizatorska Staszica przypada już na okres warszawski, gdzie od początku XIX wieku aż do śmierci w 1826 roku piastował stanowisko wiceprezesa, od 1808 roku prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk, powstałego w 1800 roku. Jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk wspierał badania historyczne nad dziejami Polski, pracę nad słownikiem języka polskiego Samuela Lindego. Jako dyrektor Wydziału Przemysłu i minister spraw wewnętrznych w Królestwie Polskim dbał o rozwój szkolnictwa zawodowego. Dzięki jego staraniom powstała Wyższa Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach, Szkoła Agronomiczna w Marymoncie, Wydział Administracji i Prawa oraz Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskie Konserwatorium, Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Zajmował ważne stanowiska polityczne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Był między innymi członkiem dyrekcji skarbowej, referendarzem stanu, radcą stanu, kierownikiem dyrekcji przemysłu i kunsztów, członkiem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Ze zgromadzonych oszczędności kupił starostwo chrubieszowskie obejmujące 8 wsi i w 1816 roku utworzył tam Chrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, podpisując z gospodarzami kontrakt, by rozwijać i doskonalić rolnictwo. Mając 63 lata, za swoją pracę i osiągnięcia otrzymał w 1818 roku Order Orła Białego, nadawany najważniejszym osobom w państwie, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangom przedstawicielom państw obcych. Erudyta to człowiek posiadający rozległą i gruntowną wiedzę, wykształcony i oczytany. Takim człowiekiem był właśnie Stanisław Staszic. Interesował się stanem ówczesnej wiedzy. Podróżując po Europie, szczególnie w latach 1779-1781 oraz 1789-1805, zwiedzał ośrodki naukowe, zwracając szczególnie uwagę na zbiory przyrodnicze. Notatki z tych podróży możemy znaleźć w dziennikach podróży. Stanisław Staszic był też aktywnym obywatelem. Interesował się stanem politycznym kraju. Swoje zainteresowanie wyraził w 2 dziełach: Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego oraz Przestrogach dla Polski, w których ukazał potrzebne zmiany polityczne i społeczne
które muszą być wprowadzone, aby uchronić Rzeczpospolitą od upadku. Do osiągnięć naukowych Staszica należy wydany w 1807 roku utwór pod tytułem O statystyce Polski, krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy chcą ten kraj oswobodzić i tym, którzy chcą w nim rządzić. Znajdziemy w nim między innymi obliczenia dotyczące stanu ludności, obszaru kraju, zasobów wodnych i leśnych. Praca na owe czasy niezwykła. Pierwsza w Polsce próba statystycznego przedstawienia terenów byłego państwa polskiego. Kolejne wybitne dzieło z roku 1815 o ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski zawiera opis budowy geologicznej terenów Polski przedrozbiorowej oraz terenów granicznych, opis szaty roślinnej, świata zwierzęcego, ludności badanych terenów, a to wszystko wzbogacone o mapy geologiczne, panoramę Tatr, tabele i rysunki. Pozycją wyjątkową jest również traktat historiozoficzny Ród ludzki. Jego trzy tomy drukowane były w latach 1819-1820. Staszic twierdził, że człowiek może zgodnie ze swą wolą wspomagać lub hamować rozwój cywilizacji ze względu na możliwości techniczne i kontekst społeczny. Staszic, wydając swoje nowatorskie na owe czasy dzieła, zawsze wzbudzał dyskusje w kręgach intelektualnych i wyprzedzał swoimi pomysłami sławnych myślicieli europejskich. To już koniec wędrówki śladami naszego patrona. Chcemy Wam jeszcze pokazać, że życie Stanisława Staszica inspiruje nie tylko historyków i badaczy, ale też młodych ludzi, którzy piszą o nim wiersze, piosenki i kręcą filmy. Posłuchajmy teraz piosenki naszego kolegi Łukasza Budynka, której tematem jest działalność i życie Stanisława Staszica. Towarzyszyć jej będzie pokaz zdjęć z obchodów Dnia Patrona Szkoły, uroczystości, która w naszej szkole odbywa się co roku 6 listopada.